Drodzy Państwo, chciałem dzisiaj powrócić do jednej sprawy. Momencik, niech sobie wyciągnę portfel, bo mi gniecie i okulary. Proszę Państwa, jest poważna sprawa, ponieważ na TikToku łebki 12, 10, 12, 13 lat, łebki, młodzież, niedorośnięta młodzież, robi kogoś w durnia, robią w balona, robią po prostu z kogoś sobie żarty, jak to oni gadają. No nie pamiętam teraz, musiałbym sobie przypomnieć, jak oni to gadają. Ja, to po pierwsze. Po drugie, jak już widzą, że nie mają racji, to proszę Państwa, co robią? Chamsko zgłaszają. Molestowanie, wykorzystywanie seksualne i tak dalej, i tak dalej. Co jest nieprawdą, proszę Państwa? Otóż to są zagrywki, tak samo było z Freezem, tak samo było pod wielu się podszywają. Wklejają po prostu na przykład czyjeś zdjęcie Lecha Wałęsy lub nie wiem, Andrzeja Dudy i się przedstawiają jako Andrzej Duda. Jeszcze jest napisane Andrzej Duda. Proszę Państwa, tak właśnie łebki robią. A jak się wchodzi, to co mają? Filmiki o gierkach, o gierkach. Jak im się mówi, że niech nagrają porządny film, to nikogo nie ma, cisza. Jak... Jakby się za... w ziemię zapadli. Taka jest, proszę Państwa, prawda. Zgłasza się do TikToka brak złamania zasad społecznych. Brak złamania zasad społecznych. Na 100 to jest tylko 3, 4, 5, 6. No góra 10 to jest 10% ze 100. Proszę Państwa. Co następne? Czekajcie. Co następne? Następne, proszę Państwa, jest wielu młodych, fantastycznych ludzi, takich jak na przykład Janek, który można z nim porozmawiać, serdecznie go pozdrawiam, oczywiście, jest wielu dobrych ludzi, ale trzeba też uważać. Bo nie wiadomo, z kim się pisze. Niedawno, ostatnio mnie na przykład nazwali fejkiem. Nie będę podawał nazwy konta na TikToku, nie będę nic podawał, bo ostatnio mnie nazwali fejkiem. Dlatego teraz postanowiłem zablokować, proszę Państwa, komentarze, bo jest za dużo hejtu. Właśnie tacy gówniarze, psia krew, jak oni za dużo hejtują. A TikTok nic nie robi, proszę Państwa. Otóż to, TikTok nic nie robi. Wysyła mu się dowody, że to nie moje konto, że takie i takie i takie i takie, a TikTok nic nie robi. Konkretnie nic. Sprawdzi, odrzuca. Brak złamania zasad społecznych. Brak złamania zasad społecznych. Brak złamania zasad społecznych. A się włamują na czyjeś konta i w ogóle. Dlatego, proszę Państwa, proponuję na dzień dzisiejszy, proponuję i pozdrawiam tych, co nie pozdrowiłem. Proponuję, proszę Państwa, zrobić coś takiego, żeby blokować tych gówniarzy.
O to chodzi. Blokować tych gówniarzy. Tych, może nie gówniarzy, ale tych 10-12-latków, 8-9-latków. Po prostu blokować ich, na chama ich blokować. Dawać im bloka. Wszystkim po kolei. I na tym by było tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, drodzy youtuberzy, drodzy facebookowicze, drodzy, no, jak oni się nazywają, no, w każdym razie też ich pozdrawiam, no, pa.